Witam w kolejnym, czwartym odcinku podcastu. Dziś temat dotyczący monitoringu poczty elektronicznej służbowej, zarówno okiem pracodawcy, jak i pracownika. Ja nazywam się Daria Rychlik, jestem praktykującym adwokatem, a ten podcast możesz wysłuchać zarówno na kanale YouTube, jak i na moim kanale Spotify. Jeśli chodzi o kwestię monitoringu poczty elektronicznej, zasadnicze pytanie, które najczęściej pada ze strony pracodawców, ale także pracowników, to pytanie, czy w ogóle taki monitoring jest zgodny z prawem i możliwy. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak, taki monitoring jest jak najbardziej możliwy. Przepisy kodeksu pracy dopuszczają taki monitoring, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy, która umożliwia pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionego pracownikowi sprzętu, narzędzi, który służy mu do wykonywania pracy. Tak więc przepisy tego nie zabraniają i w tych konkretnych celach taki monitoring poczty elektronicznej można przeprowadzić. To, że przepisy nie zabraniają, nie oznacza również, że można wykraczać poza te ramy. Jednoznacznie przepisy wskazują, w jakim celu ten monitoring ma być prowadzony, tak więc w innym celu wykonywać go nie można. Kolejna istotna kwestia to kwestia, jak go przeprowadzać. Przede wszystkim informacja o prowadzeniu takiego monitoringu powinna zostać przedstawiona pracownikom. Powinni o tym wiedzieć. Taka informacja z reguły powinna być zawarta w treści regulaminu pracy. Konkretne zapisy opisujące tą kwestię, cel powinny się tam znaleźć. Natomiast notyfikacja tego faktu powinna mieć miejsce przy zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem, bo wówczas powinien dostać do zapoznania regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy. W przypadku pracowników, którzy już na ten moment z nami współpracują, konieczne jest poinformowanie ich w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Tym samym, jeżeli taką formą komunikacji będzie wysyłanie maili, można wysłać zaktualizowany regulamin w formie mailowej do zapoznania się każdemu pracownikowi, nie wiem, poprzez potwierdzenie, że taki mail otrzymał i się zapozna. Jeśli chodzi o zasady realizacji tego monitoringu, trzeba pamiętać o pewnych zasadach. To z punktu widzenia pracodawcy. Kontrola poczty elektronicznej, czyli ten monitoring, nie powinien naruszać dóbr osobistych pracownika. Tym samym weryfikacja powinna ograniczać się do stwierdzenia, czy pracownik prowadzi korespondencję prywatną za pośrednictwem tego maila, czy nie. Nie należy się wczytywać w treść tych maili, ze względu na to, że może to naruszać dobre osobiste pracownika, ale także może naruszać ochronę danych osobowych pracownika lub osób z nimi powiązanych, więc nie należy się w nie wczytywać. Można jedynie ustalić, czy są to maile służbowe, czy prywatne. Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych należy wypełnić również obowiązek informacyjny, że w tym celu, czyli prowadzenia monitoringu poczty elektronicznej w celu tutaj konkretnego sprawdzenia, jak realizowane są obowiązki na przykład służbowe i wykorzystywane, udostępnione do tego narzędzia, należy również zrealizować ten obowiązek informacyjny, czyli zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych trzeba wskazać m.in. cel i podstawę prawną i taka informacja powinna być przekazana w momencie zatrudnienia pracownika, gdy otrzymuje taką klauzulę informacyjną od pracodawcy, tam taki punkt się powinien zawrzeć. Natomiast jeżeli tego nie wprowadziliśmy do klauzuli, bo wcześniej tego nie robiliśmy, a zamierzamy zmianą regulaminów pracy wprowadzić, to również ta klauzula powinna być znowelizowana, odświeżona i przekazana pracownikom. Z punktu widzenia pracodawcy istotna jest również nie tylko kwestia naruszenia dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, ale również tajemnicy korespondencji, więc kontrola musi być przeprowadzana z zachowaniem pewnych ustalonych z góry zasad. Ze strony pracowników musi być taka informacja i jasny przekaz, że
Korzystanie z poczty służbowej w celach prywatnych może wiązać się w związku z tym monitoringiem pracodawcy z konsekwencjami tego, że niewłaściwie wykorzystuje udostępnione narzędzia pracy. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym będę poruszała kolejne inne tematy. W międzyczasie zapraszam również na bloga, adres do niego jest zamieszczony w opisie do tego filmu.